Pierwszy jarmark wielkanocny to wspólna inicjatywa włodarzy dwóch gmin Starych Bogaczowic i Szczawna Zdroju. W pierwszy dzień weekendu jarmark odbywał się w Strudze II w hali spacerowej w Szczawnie Zdroju. Choć pogoda nie rozpieszczała, to spacerowiczów nie brakowało. Park zdrojowy tętnił życiem, a wraz z nim jarmarkowe stoiska. Jest sporo mieszkańców, sporo gości, kuracjuszy, którzy przyszli odwiedzić Szczawno. Panie burmistrzu, mówmy prawdę, jest prawdziwy tłum. Tak, jest tłum. Cieszę się, że hala spacerowa żyje, że park żyje, że Szczawno jak zawsze mile przyjmuje gości. Myślę, że tak będzie częściej, a daj Boże, żeby tak było stale. Wszystko się udało. Ta impreza, mam nadzieję, będzie cykliczną imprezą. Tak, mam nadzieję, że to wejdzie do kalendarza naszych imprez, że w przyszłym roku będzie druga impreza, w kolejnych latach będą imprezy już tradycyjnie w Szczawnie Zdroju w okazji przedświątecznych takiej jarmarki. Myślę, że ludzie na to czekali, chcą, żeby takie imprezy odbywały się. Po tłumie, po ilości osób, po ilości stoisk, które są, daje to dużo radości. Z okazji jarmarku w hali spacerowej swoje stoiska rozlokowali producenci zdrowej żywności, produktów ekologicznych, ale także rękodzielnicy, którzy proponowali kolorowe ozdoby wielkanocne, świece, stroiki czy pisanki. Były również stoiska z kosmetykami, książkami, świeżo paloną i mieloną kawą. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko reklamujące się nazwą Kraina Dżemów, gdzie można było nabyć domowej roboty dżemy i powidła, ale także wina z lokalnych winnic zlokalizowanych w województwie lubuskim. Przyjechaliśmy z Podbytomia Odrzańskiego, właściwie tak, przyjeżdżamy z Głogowa, a winnica jest Podbytomiem Odrzańskim. Da się robić wino w Polsce? Sadzonki brałem od byłego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, pana Konrada Czaplińskiego. On jeździł po całej Polsce i napisał bodajże 150 broszur na temat kultu maryjnego w Polsce. On jeździł po klasztorach, po miejscach, które są uznawane za święte i stamtąd przywoził sadzonki. I szczerze, zwiał z Warszawy po to właśnie, żeby tutaj na, w Zielonej Górze odtwarzać winnicę. No właśnie, ta Zielona Góra, te tereny zielonogórskie, to jest taka prawdziwa Mekka, jeżeli chodzi o uprawę winorośli, produkcję wina w Polsce. Troszeczkę mam inne zdanie na ten temat. Była. Była. W dawniejszych czasach, kiedy faktycznie Zielona Góra wiązała się tylko i wyłącznie z... Wszyscy ją kojarzyli z winobraniem i winnicami. Winobranie troszeczkę tak komercja zjadła. Więcej winnic powstało w ostatnim czasie w Małopolsce. Wokoło Zielonej Góry są winnice, ale tak brzydko powiem, każdy sobie rzepkę skrobie. Nie ma, stowarzyszenie nie działa, te winnice są, bo są. Nie? Tak nie ma... Inaczej. Szkoda trochę, panie Krzysztof. Ale sami sobie jesteśmy winni. Był czas, kiedy winnice zakładały osoby bardzo majętne. I poszła fama, że kto ma winnicę, to ma dużo pieniędzy. Nieprawda. Kto ma winnicę, ma bardzo dużo roboty. Taka jest prawda. Ja winnicę, mówię, założyłem 10 lat temu i to jest w większości praca ręczna. To się nie da, zmechanizować się może troszeczkę się da, ale z tym się też wiąże pewna prawda, która obrosła w religię, ale da się wytłumaczyć, bo wiąże się, że winnica z południowymi stokami. Właśnie o to chciałam zapytać. Przecież w Polsce nie ma tych południowych, nasłonecznionych, francuskich, włoskich stoków hiszpańskich. I teraz wracając do zaprzeszłości. Ziemia płaska, ta, która przynosiła korzyści, była pana, hrabiego, magnata czy coś takiego. Prosty człowiek, który posiadał ziemię, to były raczej nieużytki. A na stokach pszenicy się nie da uprawiać. I tam ludzie zakładali gaje oliwne, zakładali winnice po to właśnie, żeby, że tak powiem, wykorzystywać te nieużytki, gdzie wykonywali pracę ręczną.
Troszeczkę wam zazdroszczę, bo ludzie tutaj troszeczkę inaczej funkcjonują. Umiecie się zjednoczyć, umiecie się zebrać na jakieś uroczystości, bawicie się. W moim rejonie ludzie się zamykają za żaluzjami i tujami. Najlepiej 6-metrowe tuje, opuścić żaluzję, oglądamy. I trochę cmentarne. Trochę takie cmentarne życie, wszystko umiera. Tutaj jednak jest to jest dużo, dużo, dużo fajniejsze. Nie? Ale wina są słodkie, jak pana życie. I to też jest, nie, życie jest ciężkie, ale i praca też jest ciężka. Tylko, że mówię, jestem przekonany, że powinniśmy pić wina słodkie i w miarę mocne, ze względu na to, że powinniśmy je spożywać w większości jesienią i zimą, po to, żeby nas ogrzewały i wzmacniały. Ale podobno cukier szkodzi, panie Krzysztofie. Mnie nie, a lubię słodkie. Na spacerowiczów czekała także wojskowa grochówka. Pierwszy jarmark wielkanocny był swego rodzaju inauguracją imprez plenerowych w Sztawnie Zdroju. Kolejna to ogromny piknik militarny związany z 210. rocznicą bitwy pod Strugą, który gmina Sztawno-Zdrój będzie wspólnie organizować z gminą Stare Bogaczowice. Główne uroczystości, te poważne uroczystości, takie oficjalne, bardzo oficjalne, będą pod pomnikiem ułanu w Legii Polsko-Włoskiej w Sztawnie-Zdroju. Również w niedzielę będą uroczystości na terenie Sztawna, a w sobotę będzie część uroczystości, będzie rekonstrukcja zdarzeń, będzie rekonstrukcja bitwy w rejonie pomnika. To jest przygotowane przez rekonstruktorów i sobota po południu będzie dużo imprez w Starych Bogaczowicach. I na te imprezy razem z panem wójtem Starych Bogaczowic zapraszaliśmy i zapraszam wszystkich bardzo gorąco. I tak jak pani redaktor powiedziała, zapraszam na każdą imprezę, nie tylko taką tradycyjną, która jest z okazji świąt czy Dni Sztawna. Sztawno jest piękne, może być miejscem spacerów, odpoczynku, również z konsumpcji czy z jedzenia lodów, ciasta, a również dobrego obiadu, bo tych spacerów przede wszystkim. Tak, parki są przepiękne, już zieleń z okazji wiosny zrobiła się zielonkawo, forsycje pięknie zakwitły, niedługo zakwitną rododendrony. Już mieliśmy, że zakwitły pięknie drzewa swoimi kwiatami i myślę, że tak będzie cały czas, że także zapraszam wszystkich do Sztawna. Po obchodach rocznicowych bitwy pod Strugą zapraszamy na Dni Sztawna-Zdroju, które z całą pewnością będą obfitowały w atrakcje, ale na razie nie zdradzamy jakie.